Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym. Myślę, że mógłbym być górnikiem ze względu na to, że takie są rejony w Lubinie i tata pracuje w tym zawodzie. Za 15 lat będę jeszcze bardziej szczęśliwym ojcem niż jestem teraz. Za granicą kibicuję. Liverpool. Ulubiony piłkarz dzieciństwa. Steven Gerrard. Najbardziej boję się oglądania horrorów, gdy jestem sam w domu. Najbardziej denerwuje mnie symulowanie fauli przez niektórych kolegów z boiska. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbym poznać. Ryszard Peja. Ostatnio śniło mi się, że moja ręka nie goi się tak, jak powinna, ale na szczęście tylko sen. Po meczu lubię zjeść coś nieprzyzwoitego. W ekstraklasie lubię i nie lubię. W ekstraklasie lubię praktycznie wszystko. Na przykład program Liga Plus Ekstra jest super, Turbo Kozak jest super. Nie lubię słabych muraw. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Kiedyś koledze na młodzieżówce przestawiliśmy budzik, a mieliśmy mieć tej nocy wylot samolotem i wstał przestraszony, zaczął wszystkich budzić, że trzeba już na samolot, a przed nim było jeszcze 5 godzin spokojnego snu. Dowcip z szatni, który rozbawił mnie do łez. To jeszcze w Zagłębiu Lubin, gdy cała drużyna podpisała się Szymonowi Kapiasowi na jego nowo kupionej koszulce wyjściowej. Na imprezach bryluję. Nie mogę kogoś, wiecie, wsadzić na konia, nie? Bartek Kapustka niech będzie ze względu na ostatnie perypetie. Największy spóźnialski. No ja lubię się spóźnić. Największa maruda. Marcin Budziński. Najdłużej pod prysznicem, przed lustrem. No, chłopaki powiedzieliby, że to ja. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem. Myślę, że to w młodzieżowych reprezentacjach Stefan El Shaarawy. Przeciwnik, który śni mi się po nocach. To taki, który w wcześniejszym meczu założył mi siatkę. Ostatnio było mi głupio, gdy jechałem taksówką, okazało się, że nie mam ani portfela, ani gotówki. Największą tremę miałem, gdy musiałem wyjść w szkole podstawowej do tablicy. Koniec.